Witam, dzisiaj przedstawię Wam 16 ciekawostek o Sasorim. Zapraszam. Imię Sasori oznacza skorpion, dodatkowo na jego sercu również widnieje kanji o tym samym znaczeniu. Jego hobby to też jego styl życia, bo najbardziej lubił majsterkowanie przy marionetkach. Według databooków Sasori chciał walczyć z Monzaemonem czy Kamatsu, to właśnie on wynalazł sztukę lalkarską. Urodził się 8 listopada, a jego grupa krwi to AB. Gdy go poznaliśmy, miał 35 lat, ważył 47 kg i mierzył 164 cm wzrostu, co czyni go najniższym członkiem Akatsuki. Kojarzycie te wspaniałe ciekawostki dotyczące jedzenia? W przypadku Sasoriego jest inaczej. Z racji, że on jest tak jakby marionetką, to nie potrzebuje jedzenia. Ukończył on 72 oficjalne misje, 5 rangi D, 12 rangi C, 16 rangi B, 29 rangi A oraz 10 rangi S. Walka Sasoriego z Sakurą oraz babcią Chiyo jest przez widzów różnie odbierana, ale czy wiedziałeś, że jest to jeden z najdłuższych pojedynków w całym anime? Zajął on około 3 godziny czasu ekranowego. Sasori urodził się tego samego dnia co Masashi Kishimoto, twórca mangi. Mało tego, urodził się 8 listopada, czyli jego znak zodiaku to właśnie skorpion. Dodatkowo jego alias, czerwonego piasku, może odnosić się do Marsa, który to jest tradycyjnym władcą tego znaku. Jest on całkiem lubianą postacią wśród widowni, ponieważ w 6 ankiecie popularności zajął 6 miejsce, a w 7 zajął 8. Sasori należał w Akatsuki do dwóch różnych drużyn, z Orochimaru i z Deidarą. Okazuje się, że każdy z nich był odpowiedzialny za śmierć 3 Kazekage. Sasori zabił 3, Orochimaru zabił 4, a Deidara był odpowiedzialny za zabicie 5. Skończył akademię w wieku 7 lat, a Chuninem został w wieku 8. To nie koniec wspólnych elementów pomiędzy Orochimaru a Sasorim. Śmierć ich rodziców wywarła na nich mocny wpływ. Dla obydwóch pracował Kabuto. Ich imiona mają związek z jadowitymi zwierzętami. Używali kage swoich wiosek w walce i obydwaj eksperymentowali na ludziach. Stworzył on 298 marionetek, a podczas walki z Sakurą i Chiyo użył 103 z nich. Niektóre posiadały nawet Sharingana. Jest jednym z shinobi, który zabił najwięcej ludzi w całej serii. Niejednokrotnie było wspomniane, że niszczył całe kraje, a do tego swój przydomek zyskał na 3 wojnie, gdzie również zabił wiele osób. W jednej z powieści wspomniano, że lalki są wykonane z Hanasaki, czyli gliny, której używał również Deidara. Oznacza to, że marionetki Sasoriego są odporne na ogień i nie przewodzą prądu. Co ciekawe, gdyby nie antidotum i duet Sakury z Chiyo, to różowowłosa podczas tej walki zostałaby zabita 17 razy, a babcia 4. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!